Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Magda, wstawaj! Po co? Brzydka pogoda, a do tego nie przyjechała ani jedna moja koleżanka. Może wstałabyś jednak i wyjrzała przez okno? Po co? Deszcz już widziałam przez 3 dni bez przerwy. Na pewno leje jak z cebra. Może masz rację. Co ty robisz, mamo? Śpi, córeczku, śpi. Na pewno pada, więc nie ma sensu wstawać z łóżka. Mamo, powinnaś powiedzieć mi, że jest piękna pogoda. Naprawdę? A może to ty powinnaś się o to zapytać? Radziłam ci przecież, żebyś wstała. Poczekaj na mnie, mamo. Za 5 minut będę gotowa. Wody, mam ochotę popływać. Nie powinna się z tym śpieszyć. Woda jest na pewno bardzo zimna. Masz rację, ale chciałabym sama to sprawdzić. Dobrze, ale radziłabym zamoczyć tylko nogi. Woda jest na pewno bardzo zimna. Magda! Magda! Na pewno się przeziębi. Dlaczego dzieci nie chcą nigdy słuchać rodziców? Chwilami mam tego dość. Radzę się nie przejmować. Dzieci zawsze muszą mieć inne zdanie niż my. Kiedy pani była dzieckiem, też na pewno sprzeczała się z rodzicami. Może ma pani rację. I na pewno się nie przeziębi. Proszę się nie denerwować. Naprawdę tak pani myśli? Oczywiście. Moja córka pływa już od 30 minut. Zjem coś i znów idę pływać. Kochanie, przecież jesteś cała mokra. Na pewno jest ci zimno. Nie jest mi zimno, jestem tylko głodna. Pyszna kanapka. Naprawdę tak uważasz? Myślałam, że nie lubisz żółtego sera. To jest żółty ser? Niemożliwe. Widać, nad morzem wszystko lepiej smakuje. Czy nie ma przypadkiem drugiej kanapki? Może wstałabyś jednak i wyjrzała przez okno. Może wstałabyś jednak i wyjrzała przez okno. Po co? Deszcz już widziałam. Po co? Deszcz już widziałam. Powinnaś powiedzieć mi, że jest piękna pogoda. Powinnaś powiedzieć mi, że jest piękna pogoda.
Naprawdę? A może to ty powinnaś się o to zapytać? Naprawdę? A może to ty powinnaś się o to zapytać? Nie powinna się z tym śpieszyć. Woda jest na pewno bardzo zimna. Nie powinna się z tym śpieszyć. Woda jest na pewno bardzo zimna. Może masz rację, ale chciałabym to sama sprawdzić. Może masz rację, ale chciałabym to sama sprawdzić. Dlaczego dzieci nie chcą nigdy słuchać rodziców? Chwilami mam tego dość. Dlaczego dzieci nie chcą nigdy słuchać rodziców? Chwilami mam tego dość. Radzę się nie przejmować. Radzę się nie przejmować. Proszę się nie denerwować. Proszę się nie denerwować. Naprawdę tak pani myśli? Naprawdę tak pani myśli? Słuchałem wiadomości radiowych. Nad morzem jest od dziś piękna pogoda. A jak u nas? Leje. Tak samo jak wczoraj, czy mniej? Więcej. Taka pogoda nie może trwać długo. Na pewno się poprawi. Naprawdę tak myślisz? Nie. Wydaje mi się, że będzie padało przez całe 2 tygodnie. To niemożliwe. 2 tygodnie deszczu. Możliwe, możliwe. Kiedy byłem w twoim wieku, spędzałem wakacje niedaleko stąd. Padało przez cały lipiec. Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie powiedziałeś mi tego w Warszawie. Nie wiem. Popełniłem błąd. Chyba masz rację. I co mówili o pogodzie? Czy chcesz to naprawdę usłyszeć? Tak. Nad morzem upał, na Mazurach opady. Ciągłe. Jak myślisz, czy prognozy pogody zawsze się sprawdzają? Te złe, tak. Mam tego naprawdę dosyć. To najgorsze wakacje w moim życiu. Naprawdę tak uważasz? Przepraszam, tato. Wakacje z tobą są bardzo miłe, ale dosyć mokre. Jak myślisz, Marek? Może powinniśmy odwiedzić mamę i Magdę? Nie wiemy, co się u nich dzieje. No, rzeczywiście, masz rację. Musimy dowiedzieć się, jak sobie dają radę. Mm-hmm. A może są chore? Nie powinniśmy ich zostawić samych. Naprawdę tak myślisz? Mm-hmm. Oczywiście. Musimy się dowiedzieć, czy u nich wszystko jest w porządku. A masz rację, to po prostu nasz obowiązek. Jedziemy. Natychmiast. Pani mąż jest za granicą na stypendium. To dlatego przyjechała pani na wakacje tylko z córką. Tak. Właśnie z tego powodu. A
Co teraz robią pani mąż i syn? Myślę, że pływają kajakiem po jeziorze i łowią ryby. Pojechali na Mazury? Tak, wzięli namiot i kajak. Powinni wybrać wypoczynek nad morzem. Nie rozumiem, co ma pani na myśli. Nie słyszała pani informacji radiowych? Nie, nie słucham tu radia, nie oglądam telewizji, nawet nie kupuję gazet. Na Mazurach od tygodnia leje deszcz, bez przerwy. Powinni pojechać razem z nami. Myślę, że mają już dość wakacji nad jeziorem. Samochód mają państwo? Polonez. Numer rejestracyjny WXF 1101? Skąd pani wie? Chyba mąż i syn zmienili zdanie na temat wakacji nad morzem. Bożena! Co wy tu robicie? Martwiliśmy się, czy dajecie sobie radę same. Rozumiem. A jaką mieliście pogodę? Świetną. Dobrze bawiliście się na Mazurach? No, doskonale. Rozumiem. Czy moglibyście mi tylko wyjaśnić, dlaczego macie na nogach kalosze? Inne buty są całkiem mokre. Lało bez przerwy. Radziłabym następnym razem jechać na wakacje razem z nami. Taka pogoda nie może trwać długo. Na pewno się poprawi. Taka pogoda nie może trwać długo. Na pewno się poprawi. Naprawdę tak myślisz? Naprawdę tak myślisz? Wydaje mi się, że będzie padało przez całe 2 tygodnie. Wydaje mi się, że będzie padało przez całe 2 tygodnie. To niemożliwe. To niemożliwe. Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie powiedziałeś mi tego w Warszawie. Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie powiedziałeś mi tego w Warszawie. Nie wiem. Popełniłem błąd. Nie wiem. Popełniłem błąd. Chyba masz rację. Chyba masz rację. To najgorsze wakacje w moim życiu. To najgorsze wakacje w moim życiu. Naprawdę tak uważasz?
Naprawdę tak uważasz? Nie powinniśmy zostawiać ich samych. Nie powinniśmy zostawiać ich samych. Naprawdę tak myślisz? Naprawdę tak myślisz? Au, boli! Nie powinieneś tyle czasu leżeć na słońcu. Mówiłam ci to, ale nie słuchałeś. Powinienem cię słuchać, ale tak stęskniłem się za słońcem. Teraz pewnie tęsknisz za deszczem. Chyba oszalałaś. Deszczu mam dość na cały rok. Mam nadzieję, że to ci pomoże. Na twoim miejscu zasnęłabym. Po odpoczynku na pewno poczujesz się lepiej. Może masz rację, ale ja nie potrafię spać na brzuchu. Trudno. Będziesz musiał się nauczyć. Chyba masz rację. Powinieneś też zrozumieć wreszcie jedno. Co? To, że żona zawsze ma rację. Nie byłbym taki pewien. Może jednak żony mają rację. Jak się czujesz, synku? Naprawdę cię to interesuje? Oczywiście. Czuję się fatalnie. Radziłabym ci jutro opalać brzuch. Wspaniały pomysł. A może jednak powinieneś wrócić na Mazury? Jak myślisz? Myślę, że jesteś złośliwa. Naprawdę tak uważasz? Tak. Na twoim miejscu nie mówiłabym tak. Możesz jeszcze potrzebować mojej pomocy. Magda, powinnaś chyba zostawić Marka w spokoju. Też tak uważam. Wiem, co powinnam teraz zrobić, mamo. Jestem bardzo ciekawa, co. Powinnam zjeść wielkie lody. Co o tym myślisz? Jestem dokładnie tego samego zdania. Idziemy. To nie jest sprawiedliwe. One miały ładną pogodę, nie są poparzone od słońca i jeszcze poszły na lody. Nie powinieneś tyle czasu leżeć na słońcu. Nie powinieneś tyle czasu leżeć na słońcu. Powinienem cię słuchać. Powinienem cię słuchać. Na twoim miejscu zasnęłabym. Na twoim miejscu zasnęłabym. Może masz rację, ale ja nie potrafię spać na brzuchu. Może masz rację, ale ja nie potrafię spać na brzuchu. Trudno. Będziesz musiał się nauczyć. Trudno. Będziesz musiał się nauczyć. Chyba masz rację. Chyba masz rację. Powinieneś też zrozumieć wreszcie jedno. Powinieneś też zrozumieć wreszcie jedno. Co? Co? To,
że żona zawsze ma rację. To, że żona zawsze ma rację. Nie byłbym taki pewien. Nie byłbym taki pewien. A może powinieneś wrócić na Mazury? Jak myślisz? A może powinieneś wrócić na Mazury? Jak myślisz? Myślę, że jesteś złośliwa. Myślę, że jesteś złośliwa. Naprawdę tak uważasz? Naprawdę tak uważasz? Magda. Powinnaś chyba zostawić Marka w spokoju. Magda, powinnaś chyba zostawić Marka w spokoju. Też tak uważam. Też tak uważam. Wracamy do domu, za tydzień zaczyna się szkoła, to okropne. Całkowicie się z tobą zgadzam. O, to coś nowego. Marek jest tego samego zdania, co Magda. To wyjątkowa sytuacja. W domu na pewno zaczniemy się znowu kłócić. Niestety, masz rację. Powinienem się napić kawy, jestem trochę zmęczony jazdą. A może powinniśmy się zamienić? Mogę prowadzić samochód. Co? Ty za kierownicą? To absolutnie niemożliwe. Przecież mam prawo jazdy. Kochanie, wiem, że masz prawo jazdy, ale mamy także zamiar bezpiecznie wrócić do domu. Ja prowadzę. Jesteśmy tego samego zdania. O proszę, znowu są tego samego zdania. W sprawie prowadzenia przez ciebie samochodu wszyscy mamy takie samo zdanie. Taka pogoda nie może trwać długo. To najgorsze wakacje w moim życiu. Wstań i wyjrzyj przez okno. Może wstałabyś jednak i wyjrzała przez okno. Powinnaś się o to zapytać. A może to ty powinnaś się o to zapytać? Nie powinnaś się z tym spieszyć. Taka pogoda nie może trwać długo. To najgorsze wakacje w moim życiu. Wstań i wyjrzyj przez okno. Może wstałabyś jednak i wyjrzała przez okno. Powinnaś się o to zapytać. A może to ty powinnaś się o to zapytać? Nie powinnaś się z tym spieszyć.
Słuchałem wiadomości radiowych. Nad morzem jest od dziś piękna pogoda. Co za pogoda, co za pogoda. Szkoda urlopu, wakacji szkoda. Co za pogoda, co za pogoda. Szkoda urlopu, wakacji szkoda. Rację. Chyba masz rację. Co za pogoda, co za pogoda. Szkoda urlopu, wakacji szkoda. Co za pogoda, co za pogoda. Szkoda urlopu, wakacji szkoda. Chcę iść na spacer. Ja chcę się bawić. Czy ta pogoda się nie poprawi? Ciągle jest zimno, ciągle jest mokro. Mam tego dosyć. Więc otwórz okno. Co za pogoda, piękna pogoda. Niech żyje plaża, słońce i woda. Co za pogoda, piękna pogoda. Niech żyje. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego.